18. edycję targów agromieszczalny w Lesku. Targi z roku na rok są coraz większe. W tym roku w ciągu dwóch dni będzie 246 wystawców. Wystawcy zaszczycają nas coraz z nowszych okolic Polski, także nie są tylko targi powiatowe, nie są targi nawet już tylko wojewódzkie, są targi ogólnokrajowe, bo mamy gości z Łodzi, z Krakowa, ze Skarżyska Kamiennej, także naprawdę sława naszych targów rozeszła się dość daleko. Pogoda jest przewspaniała, więc i atmosfera na targach również. Jeśli pytam wystawców, są zadowoleni. Ci, którzy cokolwiek sprzedają, mają dobre obroty, cieszą się z tego. Także mam nadzieję, że wszyscy po targach będą zadowoleni. Też na targach wiemy, że zawsze odbywają się różne konkursy i nagrody. Jak właśnie odbierane są tego typu pomysły przez wystawców? To znaczy, tutaj w pierwszym dniu targów jest konkurs komercyjny dotyczący najlepszego jadła i to znajduje odzwierciedlenie już, że Podkarpacie ma zarejestrowany najwięcej produktów regionalnych, ponad 170 produktów regionalnych z terenu województwa podkarpackiego. Natomiast w dniu dzisiejszym za chwileczkę przystąpimy do rozdawania kolejnych nagród. Są to nagrody i dla wystawców za najlepsze stoiska, jak również dla hodowców owiec czy zwierząt ozdobnych. Dla sponsorów również mamy nagrody, tak żeby zachęcić ich do jeszcze hojniejszego uczestniczenia, bo wiadomo, te targi, one no, chcemy, żeby były jak najmniejszym kosztem organizowane ze strony samorządu. Wszystkie nagrody przyjmowane są naprawdę, ja to oceniam, z dużym zainteresowaniem, a nawet z wzruszeniem.